zębatki, zmiany w trakcie meczu, jak to wygląda, od czego zależy wielkość zębatek, jakich zawodnicy używają, jak to od takiej kuchni, jakbyś mógł zdradzić? No to jest tak w jednym słowie ciężko powiedzieć, zazwyczaj jeśli motocykl ma słabo, to tak zwane za małą zębatkę, no to daje się większe, jeśli motocykl ma za mocno, kręci za dużo obrotów, to idzie się zębatkami w dół, aczkolwiek to jest takie, jak książka pisze, a w żużlu dzieją się cuda. Też zależy, jak to jedzie przełożony, bo te przełożenia mogą być różne, inaczej na wale, inaczej za koszy, wtedy zupełnie inaczej wychodzi z tyłu. Także tu tych kombinacji jest setki. Z czego to wynika? Z tego, ile kto chce mieć mocy i gdzie chce mieć tą moc najbardziej, czy w środku łuku, czy z wyjścia, no to jest, tak ciężko jest to opowiedzieć. Naprawdę tych kombinacji i zależności jest wiele. Zależy od toru, od pogody. Zależy, jaki jest tor, tak? Jak jest twardy, no to wiadomo, że ten silnik potrzebuje mniej obrotów, czyli schodzimy zębatkami w dół. Jak jest przyczepnie, no to wiadomo, że silnik musi być mocniejszy i wtedy idziemy w górę. Nie mam takich ulubionych zębatek, bo to przyjeżdżamy na stadion i wtedy dopiero weryfikujemy, co zakładamy. Zazwyczaj to się waha dwa zęby w dół albo dwa zęby w górę. Tu nie ma reguły na to, bo możemy, tak jak mówię, mamy zapiski, bazujemy na zapiskach, a popada deszcz, jest zimno, jest ciepło i to wszystko bierze w łeb. Także trzeba w danym dniu, w danym czasie robić dobre korekty. Ale to tak naprawdę podchodzicie, kopiecie w tor, on jest już sprawdzony i zakładacie coś, co się sprawdzało, czy tak naprawdę robicie czasami w ciemno taki strzał z ustawieniem? Na wyjazdach czasami tak, ale jeżeli mówię, tak jak już w moim przypadku, jeżeli ja jeżdżę, mam kilka silników, ale ja jechałem cały sezon na jednym, bo on mi pasował, wiedziałem co z nim zrobić, wiedziałem w którym momencie już tutaj bynajmniej w Ostrowie przejść niżej, też się pomyliłem, też były przebiegi, gdzie nie zdążyłem, ale generalnie tak jakoś to wiedziałem, w którym momencie co zrobić. Błądzimy, bo tak jak po meczu w Daugavpils, gdzie miałem 1-0-0, później potrafiłem, można powiedzieć, wygrać bieg, gdzie miałem na koniec dwie dwójki. Dużo pomogła mi zmiana zębatki na wyższą. Silnik miał lżej, mi się lżej jechało, byłem bardziej szybszy. Uczysz młodych zawodników w tej chwili przełożeń, ale też całą karierę się sam uczyłeś tego, jak dopasowywać te... Całą karierę się uczyłem i tak naprawdę do końca się nie nauczyłem, bo to w żużlu bywają cuda. W jednym roku coś funkcjonuje, w drugim zupełnie nie, także no nie jest to łatwy kawałek chleba.